Pęcherznica kalinolistna to krzew dorastający do 3 metrów wysokości. Cechą wyróżniającą ten gatunek jest tłuszcząca się kora na gałęziach. W uprawie mamy sporo odmian, które różnią się głównie kolorem liści. Są to odcienie zielonkawo-żółtego i bordowego. Pęcherznica kwitnie obficie w końcu maja i na początku czerwca. Kwiatostany ma w formie baldachów, kwiaty białe lub biało-różowe. Dostarcza owadom pyłek i nektar. Są dość licznie oblatywane przez pszczoły miodne i czmiele oraz różne gatunki pszczół samotnic. Daje się zauważyć, że czmiele zbierają raczej tylko pyłek. W tym celu charakterystycznie przebiegają po kwiatostanach, podobnie jak na tawułach. Pęcherznica nadaje się do tworzenia żywopłotów. Dość gęste krzewy służą małym ptakom za schronienie. Zalety przyrodnicze, jak i walory ogrodnicze przemawiają za jej sadzeniem zarówno na terenach zieleni miejskiej, jak i w ogrodach. Przy uprawie trzeba przestrzegać terminów cięcia gałęzi.